Witam Was, moi drodzy, serdecznie. Jestem Joken, Przed nami dziesiąty odcinek z Hotel Business Simulatora, czyli przybytku, który ma być hotelem naszych marzeń. Moi drodzy, w poprzednim odcinku biliśmy tą czwartą gwiazdkę naszego hotelu, a więc dziś chcę podziałać tutaj z tym pokojem. Nie wiem, którym 200, chyba jeden, jeśli dobrze pamiętam, ale zrobimy to w myśl starej takiej zasady, żeby już pokój. Ktoś tam niecoś na siebie zarobił, bo nie wiem, czy uda mi się aż tak go od razu wypełnić, bo to jednak trzeba tej kasy troszkę, moi drodzy, tam zrespić. No już 2100, więc jeszcze łazienka już nam się kasa skończy, a oczywiście dajemy wszystko w luksusie. Trzy, no to jeszcze na coś nam, moi drodzy, kasy zostało. Teraz pytanie... Hmm. Hmm, 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 hmm. Telewizora nie kupimy, ale możemy kupić na przykład im router, no i pewnie jakąś lampę by wypadało kupić, a nawet nie kupimy, bo to albo router, albo lampa. No to może lampa jednak ważniejsza od internetu. 3300. Idealnie się uwinęliśmy. Oby się nie stało żadne nieszczęście, bo jestem już bardzo przezorny moi drodzy po tej akcji, która wtedy miała miejsce i muszę zwracać uwagę. Jak klienci wychodzą, no żeby nie zamawiać dostawy, to będzie dla Was, moi drodzy, protip, bo przez to niestety musiałem od zera zaczynać. No, bo jeszcze palicho, pal wiecie, w momencie, kiedy przyjeżdżają ci te busy po, po nasze pokojówki, to jeszcze palicho, to się zablokuje. Na drugi dzień ta dostawa jest i luzik. Tyle, że może wam jakieś działania troszkę tutaj niestety opóźnić, ale najgorzej właśnie jak klienci odjeżdżają, czyli nigdy nie zamawiajcie towaru jak wychodzą Wam klienci. Niestety. To chyba będzie trzeba poradnik nagrać z tymi wszystkimi informacjami. Dobrze, moi drodzy, no ten gałgan nam niedługo zacznie swoją symfonię Beethovena, więc musimy się spieszyć i lecieć na górę. Ja nie pamiętam, który to był pokój. Chyba w tę stronę. Jeszcze tak się nie odnajduję. To jest troszkę, tak Wam powiem szczerze, jak labirynty. To tak Ogarnięte, no ale chciałbym, żeby ten pokój już chociaż jakoś funkcjonował. Może zaczniemy od łazienki. Chciałbym widzieć, jak się nam te punkty będą. Aha, aha, no to, to, to sobie zdążyłem popracować, moi drodzy. Zdecydowanie popracowałem. Chłop nic nie zrobił, a już się zmęczył. Taki to leniwy właściciel hotelu. No cóż, na razie oczywiście nie zastanawiam się jakoś specjalnie, jak to tutaj rozmieszczam tradycyjnie. Łopie, do roboty się weź, a nie tu ziewanie jakieś. Tu nie ma czasu na ziewanie, trzeba pracować. No i co się stało? Uszko. No, może w myśl zasady to łuszko, to uszko może by i tak tu pasowało, słuchajcie, przy tym wyjściu. No nie wiem, albo i tak, o! Też tu też nie wiem, czy kanapa by nie pasowała. Chłopie, litość, litość, zlituj się. Ziewająca, śpiąca, królewno. Kurczę. Krasnoludków tylko brakuje, chyba w tym hotelu już by było. W komplecie. Dobrze, jak my to mamy, moi drodzy? Lampa. No już mamy 135 za dobę, czyli całkiem nieźle. Ale na koncie niestety minus. Chłopie! Chłopie, coś ty zrobił. Tak się nie robi. O, może tu telewizor stawimy, Ktoś tam dzwoni z dzwoneczkiem, także zaraz będzie kolejna kasa na plusie. Jeszcze, jeszcze chłop zdąży popracować. Ja wiem. Sofa w zasadniczo to... O! Może tu? Wow. I powiem Wam, że jestem naprawdę troszkę zdziwiony, jak okrutny musi być twórca gry, bo przecież ten, kto to tworzył, no chyba jest świadomy, że to ludzi może wkurzać. I dlaczego on nie dał możliwości wyłączenia tego? Jeden z widzów pisał, żeby może... O, 180 za dobę, ale ładnie. Ktoś z widzów pisał, że no może spróbować pogrzebać w plikach gry. Nie znalazłem nic, co by nie dało jakichś, powiedzmy, uszczerbków. Także, moi drodzy, przykro mi, ale jedyne, co bym mógł zrobić, to dźwięki Windowsa wyłączyć. Przy czym wydaje mi się, że to by było w wielu sytuacjach też uciążliwe, bo tego też chociażby uciążliwego dźwięku naszych klientów byśmy nie słyszeli, ale ten dzwoneczek klientów już jest mniej uciążliwy niż to ziewanie. Chociaż palicho samo ziewanie, co mi po tym wiecie, że ja wyciszę dźwięki, jak Jedną wezmę, jedną dostawię z punktacza. Co mi potem, wiecie, jak ja wyciszę dźwięki, skoro i tak oczy się mrużą. Ale ładnie nam ten czwarty, ta czwóreczka w gwiazdce się zapełnia. Także, moi drodzy, coś na respie kasy i chciałbym tam jeszcze, a już jest czwarty level, czyli już wiecie co. Tak na upartego już niewiele nam brakuje, bo by do szczęścia nam brakowało pewnie modemu i telewizora. Jak już do takiego. No i oczywiście, no, zapomniałem o najważniejszym alkohole. O tym to ja nie mogę nigdy zapominać. Podłogi na razie byśmy nie robili. No nie wiem, czy zrobimy apartament słuchajcie, bez kwiotka. Może zróbmy także stolik na zewnątrz, spróbujemy postawić. Zobaczymy, czy to będzie działało. 2100 trzeba zarobić. No to musimy zarobić. Nie mamy wyjścia. Będziemy zarabiali. Oczywiście, moi drodzy, jaki jest plan? To już wam mówię, moi drodzy, sytuacja wygląda w ten sposób, że ja bym chciał oczywiście gdzieś, może jeszcze jeden ten apartament na górze ogarnąć, albo wszystkie cztery zobaczymy, znaczy jeden już mamy, więc jeszcze trzy by zostały. No i możliwe, możliwe że moi drodzy, już bym się wziął za jakieś takie wizualne zmiany, to znaczy, żeby te pokoje miały jakiś styl. Czyli, powiedzmy, żeby no oczywiście te, te małe pokoje były pięciogwiazdkowe, hmm, pięciopoziomowe, no bo ciężko nazwać je gwiazdkowymi. Ojej, ta idzie a jeszcze pokoju, nie wiem, czy zależy. Jak na jeden dzień to mogę jej wynająć, to by zarobił ten pokój na siebie. Natomiast, ile ona chce dni? Cztery dni, moi drodzy. No, niby kasa by wpłynęła. No, może, może tak trzeba zrobić. Tylko, że alkoholu tam nie wstawiliśmy. A znowu, no kurczę, bo gdybym alkohol wstawił, byłoby perfekt, bo by chociaż dopłaciła za alkohol. Chociaż też no, nie mamy wyjścia, kurczę. No, to 4 dni, chyba że się zwolni któryś tutaj z tych na dole. Czyli, tak jak myślałem, moi drodzy, tak mi się wydaje, że za ten pokój luksusowy na samej górze, yy, na piątym levelu, będzie raczej stawka moi drodzy 200 dolarów. Ale teraz się zastanawiam, czy to nie będzie 210. I zobaczcie, jaki złoty biznes jeszcze dodatkowo za alkohol 120 będą płacili. Także w, te, w tym, tak patrząc, że handlujemy alkoholem, chwila, babo, no przecież stoję za tobą, po co mi dzwonisz? Co tutaj za wycieczka, jaka idzie? Cie, parking zapełnił, kurczę. Powiem wam, że biznes w tym momencie bardziej się opłaca z małymi pokojami, bo niby 80 te pokoje kosztują. A dodatkowo, dodatkowo jest sytuacja jeszcze taka, że. Płacą kolejne 120 za alkohol, czyli łącznie płacą tak naprawdę za pokój. Jeżeli jest na jedną dobę, to łącznie płacą 200. Jeszcze ktoś tu przyjeżdża, słuchajcie, to musiał się pokój zwolnić. Musiał się pokój zwolnić, co widzimy też po kasiorce. Gdzie jest nasza pani sprzątająca? 207 do góry się zwolnił. Z tego co pamiętam, to jednemu chłopowi, co wchodził w gaciach, to też dałem. Ja słuchajcie, taką metodę sobie obrałem moi drodzy, że jak chłop lub kobieta, ale raczej częściej chłopy przyjeżdżają w galotach, to stwierdzam, że po co im, słuchajcie, po co im tam potrzebne jakieś jakieś pościele, jak gościłowi tak gorąco w gaciach przyjeżdża, to niech se śpi w tych gaciach, nie? Co my tam będziemy gościowi, słuchajcie dawali, nie? Za dużo. No nie wiem. Nie mogę się teraz decydować. Coś tu się jeszcze zwolniło, więc może tą babkę byśmy od razu na 207 dali. Chociaż tu, tutaj byśmy ją dali na 200. A nie, bo 205 to jest to. Dobra, to wiecie co? 105 się zwolniło. Ona była chyba tutaj. Już powoli się uczę tych pokoi, gdzie one są. Rzucimy, słuchajcie, kobietę do, do... Przynieś, moja droga, sprzątaczko, pościel bardzo cię proszę, albo bo pani nie chciałbym bez pościeli. Coś, niecoś czasem sprzątam, czasem nie sprzątam. Jak widzicie, te gwiazdki wtedy się utrzymują, czyli, oj, to, to już gdzie? A telewizor alkoholem chciałem napełnić. Także słuchajcie, to jest też taki mój prototyp, który odkryłem, że nie musicie y, maniakalnie sprzątać wszystkich pokoi zawsze, tak? To znaczy, nie możecie robić w sytuacji, że albo w ogóle nie sprzątacie, a jeśli wam się spieszy i chcecie y, farmić kasę, to też nie ma sensu totalnie wszystkich pokoi sprzątać. Więc Taka kompromisowa jest opcja, jak jeden, dwóch pokoi nie, nie posprzątacie, to się nic nie stanie. O, piłkarz przyszedł. Gdzieś. Chyba jeszcze u nas nie był pan piłkarz. Weźmy ten worek ze śmieciami, bo ta pinda moja, kurcze nie weźmie go, ale nie wiem, gdzie ten worek tu był. No idzie, dobra, niesie pościel, czyli kobitę mogę zameldować do, do tego pokoju. Mam nadzieję, że ona idzie tu, gdzie, gdzie trzeba, ale też tak się przechadza niezbyt. Dalej, dalej, ruchy, ruchy, kobito. Dobra, to już wyniosę, nie będziemy. Zaraz, chwilę, poczekajcie, na koniec dnia was zamelduję. To też jest opcja, żeby na koniec dnia meldować tych wszystkich ludzi. To wtedy byśmy z dostawy nie zamawiali na koniec dnia i od rana moglibyśmy spokojnie dostawę zamawiać. No, do przemyślenia temat moi drodzy. 500 już mamy, zobaczmy, gdzie by tą kobietę tutaj zameldować. Wiesz, teraz ja się nie mogę. Aha, ona chciała na 4 dni. No to proszę, do tego, a gościu chce na 5 dni. Kurczę, tak się zastanawiam, czy ten pokój nie powinien na siebie zarobić. Ja bym, ale nie, no 5 dni nie będziemy go ładować. Nie bądźmy, moi drodzy, aż tak. Nie bądźmy tak łakomi, słuchajcie na kasę, bo będę żałował te 5 dni czekać. Chociaż byłaby to jakaś, a nie znowu jakaś kobieta idzie. Byłaby to jakaś opcja kogoś na 2 dni zameldować w tym pokoju, który urządzamy. Tylko, że ja bym chciał tam chociaż barek z alkoholem zamówić. To już by było coś, nie? Byśmy coś, coś nie coś dorobili. Może teraz zamówię ten barek z alkoholem. Czekajcie, ile ta kobieta chce dni przede wszystkim? Tak nie, no to będę musiał ją olać. Cztery dni chcę. no kurczę. Chłopie ziewający, ty królewiczuty. Aha, tu już chciałem domówić te rzeczy, ale jeszcze kasy nie mam. A może ją olać po prostu, jedną klientkę? Ciekawe, co się by stało, jakbyśmy poszli spać. Moi drodzy. Co by się stało? Ta sprzątaczka sobie jedzie, to pierdziele idę spać. Nie, nie wiem, co to będzie się działo. Czy ta kobieta rano też będzie czekała, ale w końcu jest po 22. A ja tu jestem biedny, słuchajcie, pokrzywzony, bo śpię w jakichś, nie wiem, lochach. To też tak być nie powinno, żeby właściciel Juken kurczę, spał w jakichś lochach. Myślałem, że jak się czwarta gwiazdka hotelu odblokuje, to ja też będę miał jakiś komfort spania. Natomiast ja nie wiem widzowie, może wy napiszcie w komentarzach. Waszym zdaniem, jaki to jest komfort ko pokoju, jeśli jego właściciel, znaczy komfort całego hotelu, jeśli jego właściciel główny, no prawie gówniany właściciel, można by rzec, śpi kurcze w, śpi w jakichś lochach, nie moi drodzy? A wiecie, co? A może zrezygnujmy z tego stolika na zewnątrz, później go damy. Na pewno barek jest ważny i telewizor, ale to i tak nam nie starczy kasy. No to, to nic nie da. To nic nie da. Ja przypuszczam, że i tak zaraz kasa nam wpłynie. To to jedno krzesło w te czy w te nie robi różnicy, a jestem ciekaw, czy to da się na zewnątrz postawić. To już byśmy mogli to urządzić. No i może jakiś obraz, ale na obrazy jeszcze przyjdzie czas. Malowaniem się oczywiście, moi drodzy, zajmiemy. Pierwsze co, to chyba jakąś tanią farbą bym wymalował tutaj ten hol, zmienił te lampy żeby to tak prestiżowo wyglądało. Później oczywiście byśmy się mogli zająć, moi no drodzy, malowaniem pokoi, podłogami, żeby to wszystko tak jakoś wiecie, już nie patrząc nie patrząc na. nawet na. Zaraz ktoś mi tu przyjechać, już przyjechał. Nie patrząc nawet już wtedy na kasę, tak? Ale myślę, że jeszcze jeden apartament bym chciał stworzyć i wtedy, wtedy mógłbym. Chociaż wiecie, my możemy zrobić inny patent widzowie, Jak ktoś przyjedzie, zameldujemy go do 205, zarobimy kasę, a my sobie odblokujemy za tą kasę kolejny apartament, ten na górze, który też stopniowo będziemy urządzali, no tylko wtedy będę musiał pamiętać, że te apartamenty na górze nie są w 100% urządzone. Bo wiecie, no stoi apartament w tym momencie pusty, tak? tylko tam chodzi bardziej teraz o ten alkohol. Może pani chwilę poczeka, zależy, ile ona chce. Widzicie, ja chcę 5 dni, ładnie byśmy kasy przytulili. I ja bym mógł urządzać tam 204, czy tam, nie wiem, który. To już zobaczymy. Tylko wiecie co, no, ta pani też bez pościeli by mogła spać w sumie zasadniczo. Jak w bieliźnie przyszła, to raczej nie jest trójkąpielowy. kąpielowy. Nie wiem, napiszcie, co wy sądzicie, ale to raczej strój kąpielowy. Taki, nie wiem, chyba się z kimś dymała w samochodzie i tak na szybko się ubrała. Może kochanka jest kochanką. A żona może się zorientowała, nie zdążyła się kobita ubrać i ucieka do hotelu, bo ją goni, może tu ją goni, słuchajcie, jakaś wściekła żona, co ją nakryła z jej mężem i tu zaraz nam przyjedzie robić awanturę. O, pokój się zwolnił, to może już tak nie mogę się zdecydować z tymi kurcze pokojami, Wam szczerze, o to ja tutaj kryję. Dobra, sprzątasz ty kobito, czy ty nie sprzątasz? Tu w ogóle ten telewizor, ja słuchajcie, na niego też patrzeć nie mogę, nie? Na ten telewizor, bo to jest taki mały, skromny telewizorek, że... Dobra, to ty już tam se sprzątaj. Czyli możemy wpuszczać może kobitę do tego pokoju. Coś nam jeszcze się chyba zwolniło. Poczeka pani, o, 103 się zwolniła, więc akurat pani do 103 może pójść. Ta 103 była naprzeciwko 101. Już się uczę, gdzie są pokoje, bo ciągle idę w złą stronę. Słuchajcie, jak ogarniecie, gdzie jest jaki pokój, to ale widzicie, w tym apartamencie ja nie mam drugiego telewizora. Ja mam ten za... Może tam też damy tani. A będziemy podmieniać. Co wy na to, moi drodzy, drogi widzu? Może napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Bo może chodzi o to, żeby najpierw po prostu wywindować ten pokój apartamentowy na maksymalny poziom, tak? A później możemy sobie bajery... A, tutaj ktoś rzucił hot doga przy łóżku. No ładnie, ładnie. Myślał, że się nie kapnę. Ty już nie masz co tu szukać. Idź stąd, to, A potem, słuchajcie, według naszych jakichś gustów to urządzać. Ja tak sobie pomyślałem, że to nie byłoby głupie. Po co my mamy od razu tutaj szaleć? Proszę bardzo. I na 205 kasy chyba, kasa już chyba mamy. Pięknie mamy. Czyli jeszcze byśmy mogli coś tu domówić do 205. To wiecie co? Myślę, że no, musi być jakiś obraz. Albo najlepiej... Dobra. No, jeszcze kwiotka. Nie, już na kwiotka da mnie starczy. Kwiotka już nam nie starczy. Mam nadzieję, że nikt nie opuszczał hotelu, moi drodzy. Nikt nie odjeżdża. Uf, ja już mam słuchajcie taką schizę i od tego momentu to zobaczcie na dwa sejwy to zapisuję różne. I staram się co jakiś czas, żeby wiele nie tracić. Bo powiem Wam szczerze, była do trzech razy sztuka. Czwarty raz nie zacznę od nowa. I nie ma takiej opcji. Cwarty raz odnowanie zacznę. Teraz chcę dojść do końca. Zobaczymy zresztą, moi drodzy, jak ta seria będzie długotrwała. Bo to zależy też wszystko od Was. Na razie komentujecie. Przyjęła się ta seria, także nagrywamy. Ja bym chciał do samego końca ją doprowadzić, tak jak zawsze no, doprowadzam wszystko do samego końca, jeśli chodzi o serię od zera do milionera. Nigdy nie kończę bez osiągnięcia celu. Tego mi nikt, jak widzicie, moi drodzy, nie zarzuci, bo pan, czy tam pani, a zresztą zobaczymy, no pan, pan żul, pan żulfiks, panie żulfiksie, jak na jeden dzień, to idziesz pan do 108. A pani na ile? Bo będę wiedział, czy warto się spieszyć. A, tam się coś zwolniło, widzę. O, pani na trzy dni, no to jeszcze się zastanowię, co z panią zrobić, co się pozwalniało. Widzicie, już kasa wlatuje za alkohol i to jest bardzo fajne, wam powiem szczerze, mi się to podoba, bo z jednej strony y, mogę iść w drugą stronę. Z drugiej strony, z jednej strony, słuchajcie, macie najpierw opłatę za wejście, czy jak klient wchodzi, tak? To wam płaci, a potem wam płaci podwójnie. Jeszcze jak wychodzi, czyli znaczy za alkohol, nie? Te 120, czyli ciągle macie kasę. Ciągle płynie kasa. Nie wiem, czy ten telewizor dupą do ściany nie ustawiłem? Nie wiem, dobra, Znaczy tak miał być. Barek z alkoholem, to jest jako podstawa w ogóle naszej zabawy. No, barek musi być gdzieś blisko do uzupełniania. Tu przy oknie, może postawimy, od razu napełnimy, bo to, wiecie, barek jest podstawą. Słuchajcie, tu już jest piąty level, więc ja nie wiem, czy jest sens, żebym w tym apartamencie coś jeszcze dodawał. Ja chciałem tylko z ciekawości te krzesła, bo i tak z nimi nic nie zrobię. Zobaczmy, moi drodzy, czy ten stół. Nie da się. No to po co jest ten taras, jak nie można. Ue, tam widzowie. Do. Gdy taka robota, tu pod stół? Tutaj stół będzie. No to już postawimy ten stół, bo ja i tak nie mam co z tym zrobić. To już postawimy, i jeszcze router będzie trzeba gdzieś dać. Nie wiem, czy to klienci i tak z tego potem korzystają, czy nie, no ale to już nie ma więcej co. 225 za noc, ale ładnie. Ale ładnie, moi drodzy. 225 za noc, no to powiem wam, że trzeba, trzeba się brać za następny pokój apartamentowy. Dobra, ile ta pani chciała? Trzy? A jak trzy, to pierwszy raz ją wykasuję. O nie, tu dałem. Nie, nie 5, czemu 5? Nie ma nikt. Aha, dobra. 102 i 109 to już będzie do ogarnięcia. Od rana ja tylko, wiecie co, żebym nie zapomniał, zrobię, moi drodzy, jedną rzecz. To nie tutaj, to nie 102, gdzie jest ta 102? Jedną rzecz muszę, a ta 102 to był chyba ten średni. Jedną rzecz, którą staram się zawsze zapamięci, moi drodzy, robić, zanim pójdę spać, to była ta 102. tu. To pierwsze, co robię, może być nieposprzątane, nie? Ale pierwsze, co robię, alkohol musi być. No, alkohol musi być. Ale teraz już idziemy. spać rano uzupeł. Alkohol musi być zawsze, wiecie, uzupełniony, bo nawet jak nie posprzątasz, to i tak klient ci to wybaczy, że jest nieposprzątane, jak sobie dziabnie. Także, no. Jestem ciekaw no to, co oznaczałoby, że jeżeli wbijemy, nie wiem, tą piątą gwiazdkę hotelu, będzie pięciogwiazdkowy hotel. To nie wiem, ci klienci będą przyjeżdżali już, nie wiem, na 6 dni, na tydzień, jakby co nam to da. 109 jest jeszcze, a co my tu mamy w tym ekwipunku? Też nie można tego odblokować, więc ja nie wiem. 109, tak? To było tu, tu. No dobra, to już jedno to już mogę posprzątać. Czasem, czasem mogę coś, słuchajcie, posprzątać. Nie żebym był jakimś, wiecie, tutaj gimelarzem. Czasem coś posprzątam. No przecież ja bym sam nie chciał tak tutaj spać w takim syfie. Ale jestem poszkodowany, widzowie. Jestem bardzo poszkodowany, że nie mogę we własnym hotelu się przespać. Kurgo, muszę na łóżko jakieś iść, nie wiadomo jakie. Dobra, resztę niech sprzątaczka robi. Zresztą wiele jej nie zostało, tylko pościel. Albo zrobimy jeszcze lepszy numer. Pościel. A nie, nie, bo jak zwinę pościel, to. Czekajcie. A bo ja miałem przy sobie? Nie miałem przy sobie pościeli. Ona ma wszystkie pościele. No, o, bratem. To już niech pracuje kobita. Przecież w końcu za co się jej płacimy? Z tego, co tutaj wynika i z tego, co wy też pisaliście, widzowie w komentarzach, to my tej, my tej naszej pokojówce 70 dolarów za dniówkę płacimy, niezależnie czy ona pracuje. W sensie, bo pokoje są zwolnione czy nie, także tutaj też jest patent, który się opłata. Faktycznie tu macie rację, że jeśli są te 3-4 dniówki, że pokoje się nie zwalniają, to nie ma sensu pokojówki trzymać. To się zgadza, moi drodzy. 109, ale ja ro robiłem, a nie pościel stamtąd wziąłem. Jeszcze 102 jest wolna. Pani by chciała do 102 na 3 dni, no to dobrze, niech pani sobie idzie do 102 na 3 dni. W zasadzie nie wiem na co ja teraz kasę zbieram, chyba na kolejny apartament, także dziś ogarniemy, myślę, w tym odcinku dwa apartamenty do góry. Ale to naprawdę, już zaraz będą wszystkie pokoje zajęte, a co z tą dziewiątką, jest z tą dziewiątką jest nie tak. I słuchajcie, skoro, skoro ogarniemy wszystkie apartamenty, najważniejsze, że jest alkohol, aha, pościeli nie ma, dobra, tam. to słuchajcie, plan jest taki, jak ogarniemy wszystkie ap apartamenty, czy wszystkie pokoje, Mówię oczywiście o tych, no, bo, bo celem będą te na górze, te, te, te drogie wiadomo, tak? będziemy szli w te drogie, ewentualnie te średnie. No to potem nam zostaną, zostanie jeden czy dwa małe, nie wiem właśnie, jak to jest do góry, możemy zerknąć. Natomiast wtedy jakby zaczniemy robić porządny, porządną przebudowę hotelu. I pierwsze, moi drodzy, co będę chciał zrobić, to oczywiście sobie koło recepcji coś niecoś pomalować. Tutaj były te. Tu jest jeden za 700, jeden za 500. Jeszcze jeden za 500 mamy. To ten był za 500. Zamknięty. I ten za 700. No dobra. Czyli dwa średnie jeszcze mamy. To wtedy, moi drodzy, będziemy mogli takie machnią sobie zrobić. A 109 była ok, ale gościu chce na 3 dni. 100, a nie, to gościu, to kobieta. No tak wygląda trochę jak facet. Zobaczmy, co z tą 104. Alkohol chociaż. Uy, Gdzie jest ta 104? Cicho, ogarniam ci pokój, kobito, nie denerwuj mnie. Zobaczcie, skoro wszystko i tak mamy na, na, na piąty level, to teraz nam to nie zmieni. Nie, ja wiem, zaraz napisalibyście, o, tu trzeba podłogę, tu wszystko. Ja wiem, widzowie, że trzeba, ale pytanie, po co? Tak? Więc ja myślę, że my to zrobimy, właśnie te takie rzeczy, że wszędzie, ja wtedy kupię, żeby się nie stresować, bo te panele się świetnie sprawdzają, takie jasne, więc kupię ich sporo. I po prostu będę chodził po pokojach, po łazienkach, w danych apartamentach, i tak dalej, i będę to jakby naprawiał wszystko, tak? Zmieniał te podłogi. Tak samo słuchajcie, zrobimy malowanie, pokoi i te pokoje mniejsze też jakoś fajnie myślę, że urządzimy. Dobra, ta najwyżej bez pościeli, jest po w tym razie. Jak to z alkoholem wyglądamy? Bo ja tak uzupełniam, uzupełniam. Zobaczcie, jak się szybko te alkohole mi kończą. I teraz muszę mieć ich 20 na stanie non stop, żeby się nie stresować, że mi się kończą. Klient chyba teraz żaden nie, wy nie wychodził, więc myślę, że możemy. Możemy zamówienie składać. Nikt nie wyjeżdża, nikt nie wyjeżdża. Całe szczęście. Muszę tego naprawdę pilnować. Także moi drodzy, robimy za chwilę następny pokój. Ja myślę, że tak dorespię trochę kasy tutaj do farmie. Do tych, ja wiem, to dwie, trzy dniówki po prostu przerobię na wszystkim, żeby. Bo wiecie, odblokować już byśmy mogli i może to zrobimy. Będziecie widzieli, ile kasy do, 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 do zarobiłem. Tak, Także to, to, co zobaczysz, drogi widzu, to już się nie odzobaczy. Pamiętaj, tego już nie odzobaczysz. Może tutaj z blisko sobie od, odblokujemy. Będziemy mieli, wiecie, blisko. O, proszę. Już jakaś kasa za coś wyleciała, także za chwileczkę będziemy y, się widzieli i będę, będę, moi drodzy, tutaj działał, jeśli chodzi o zamówienia do tego y, apartamentu. Czyli dzisiejszym akcentem po prostu dwa apartamenty odblokowaliśmy. Jedno, co mi się na tym etapie nie podoba, no to zdecydowanie to, że. No nie podoba mi się, widzowie, to, że nie można tych krzeseł na, na, na taras wstawić. 207 widzę się zwolniła idealnie bo o właśnie a czekajcie 207 to co to było 207 że ona jest na czwartym levelu pan piłkarz był w 207 to 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 była tatania. ten średni pokój bo czekajcie czekajcie 207 to no zaczyna się dobra no fajnie zajebiście 207 ok. widzicie gwiazdki nam nawet nie spadły ale Czemu tu jest tylko na 4? Aha, bo to jest zwykły pokój, dobra. I właśnie będziemy te pokoje na 5 gwiazdek robili, ale to już będziemy robili, słuchajcie, nie tak jak tutaj, że jakieś kwiatki poustawiałem w nadmiarze. Tylko my to już moi drodzy zrobimy, słuchajcie, konkretnie, porządnie. Wiecie, już będzie to urządzone takie, że nawet jakby trzeba jakieś meble posprzedawać. Jak widzieliście, najpierw nie sprzedawałem, nawet w niektórych łazienkach zostawiałem stare nie otwieraj mi to, bo stare zostawiałem jakieś tam prysznice czy coś. Widzicie podłogi niepodorabiane. O, da się tak, jak ładnie. Szybka, szybka robota. Co ja będę z workiem latał? Tu jest jeszcze kawałek został już. No. No. Te drzwi to też ktoś nie pomyślał, bo pominę, że oczywiście czasem ten dźwięk ciągle tych stukających drzwi jest też irytujący. Tak wam powiem szczerze, że no ktoś nie pomyślał, że one się wszystkie tak otwierają same i zamykają. No jest to takie trochę bez sensu, tak? ja powinienem mieć interakcję. Jeśli chodzi o śmieci, to widzicie, też jestem sępem, będę walił tyle ile, ile się da na maksa, dopóki nie będzie się wysypywało i potem dopiero zamówimy śmieciarkę. Dobra, idę tego gamania jednego przespać, bo mnie zaraz też krew jasna zaleje i szlak trafi i nie wiem co jeszcze się stanie. Także moi drodzy, widzimy się, myślę, za, za. Wy będziecie się ze mną widzieli za parę sekund, ale w grze będzie to parę, parę parę, dniówek, żebym tutaj zarobił na wyposażenie tego apartamentu. Dzisiaj go wyposażymy też. Zobaczymy, czy się coś to zmieni. No i to będzie na dzisiaj taki akcent, myślę, dla nas już. Finalny, także za chwileczkę się moi drodzy widzimy, mówię, te trzy dniówki przylecę, zobaczymy ile będę potrzebował tych dniówek. Zresztą wy sobie, o, sprawdźcie sobie, widzowie, mam dla Was challenge, bo ja nigdy nie pamiętam. Dzień 83. Dzień 83. Zobaczymy, czy będziemy pamiętali, e, który dzień będzie, mm, kiedy będę miał tam około tych 3-4 tysięcy na koncie, no bo chciałbym trochę na tym koncie jednak mieć. W momencie, kiedy. Będę ten, ten apartament chciał urządzać. Chciałbym go konkretnie urządzać. Nawet możemy sobie, słuchajcie, już zamówienie przygotować pierwsze, to znaczy nie zamawiać go, ale przygotować je. Więc na pewno z łazienkowych rzeczy, żeby nam tutaj sprawdzało status. Podstawowe trzy rzeczy. Teraz, tak to: dwa stoliki, jeden fotel, jeden stół, jednak. Komoda, czy cokolwiek to jest pod telewizor, no i pewnie telewizor. I tu się zastanowimy, czy damy zwykły. Czy poczekamy. Jeszcze jedna rzecz. To tutaj jeszcze z jednej rzeczy. Jeszcze coś w ekwipunku mamy. No dobra, 3000, jak widzicie, muszę, muszę moi drodzy, uzbierać. No to pewnie światło będzie trzeba, żeby mieli. 3300 równo muszę uzbierać. Także zobaczymy, ile mi to zajmie. Ja oczywiście też sobie grę już zapisuję. No, przyszła pani to jeszcze z wami ją obsłużę. A co? 108? 3 dni? 207 chyba była ogarnięta, czy nie była? A to bez znaczenia w sumie do którego pokoju. O, dobra, damy ją do ogarniętego pokoju. No, i kasa leci. A bo ktoś wyszedł, i dlatego też mi tak. Dobra, dobra. Zaraz się widzimy, drodzy widzowie. No dobra, moi drodzy, nastał kolejny dzień, oczywiście spałem w moich lochach, zaraz zobaczymy, który to dzień, moi drodzy. Natomiast ja w międzyczasie, jak mnie nie było, ale byłem, znaczy jak wy mnie nie widzieliście, tak, bo byłem spauzowany, zrobiłem pewne wyliczenia, bo mnie tak czasem takie rzeczy kręcą i ciekawią. Będziecie się teraz ze mnie śmiać, co ja policzyłem. Aha, jeszcze mamy 205 wolną, ok, zobaczymy, kto przyjdzie, już jesteśmy prawie gotowi do zamówień. Ale w międzyczasie byłem ciekaw, moi drodzy, ile my na dzień dzisiejszy, na obecną chwilę, zarabiamy na tym hotelu, na tym przybytku rozkoszy, można by powiedzieć, tak? No bo tak w lesie, miejscowiony, troszkę taki niezbyt czysty. Moi drodzy, więc uwaga, ja sobie to wszystko wyliczyłem, no matematyka tu była prosta, oczywiście wiadomo, że wspomogłem się kalkulatorem, bo, no bo tak, tak, tak łatwiej. No wiecie, pieniądze zawsze trzeba na kalkulatorze liczyć, żeby się wszystko zgadzało. Słuchajcie, mamy cztery pokoje po 175 dolarów, tak? No więc dziennie na dobę na tych, 4, mówimy tylko o wynajmie pokoi, nie mówimy o alkoholach, jeszcze tego nie policzyłem. Więc dziennie na tych czterech pokojach zarabiamy 700 dolarów, no razy 30 dni, wiadomo, daje nam to już moi drodzy 21 tysięcy. Tylko ja chyba coś um, Tutaj źle policzyłem mi się wydaje. Gdzieś jedno zero umknęło mi. Moi drodzy. No w każdym razie. Jeden pokój po 125 dolarów. No to jest 3750. Za dobę pięć pokoi po 80 dolarów. No to mamy 400 zł za dobę za te pokoje. Czyli 12 tysięcy miesięcznie. No i jeden pokój na, na razie. Jeden, bo zaraz będą dwa. Po 225 to jest 6750. Natomiast ja to troszkę źle policzyłem. A coś gdzieś tu zera chyba nie wcisnąłem, bo na samych dwóch pokojach już mamy, słuchajcie, 33 tysiące, 36 750, no już mi się nie chce teraz tak dodawać, po 42 tysiące, coś koło tego. Dobra, coś nam się zwolniło, pokój 102 się zwolnił. No, o, już zamówienie, tylko czekajcie, bo klienci wyjeżdżają, to nie możemy towaru zamawiać, bo to się znowu źle skończy. Czekajcie, muszę ogarnąć, który to był pokój. 101 zajęta, 102 to był ten taki średniawy, to był chyba tutaj. Wiecie, sprzątane może nie być, ale niech chociaż będzie alkoholu. Chociaż ja wam powiem, no jakoś tak, nie mam sumienia, traktuję to, niby to jest tylko symulator i niby to jest tylko gra. I nie, niby się z tym realizmem tak aż nie spinamy, ale moi drodzy, ja gdzieś jednak... Yy... No nie mogę patrzeć na ten chleb i jakoś, no jakoś wiecie o co chodzi. Dobra. E 102 nam się zwolniła. To może już gościa bez koszulki zatrudnimy. O, na 5 dni. Pięknie. Pani by chciała na 4 dni do 107. Chyba, że pani by poczekała. To ja panią chętnie wykasuję, jak na 4 dni już za nowy. Wyjechali wszyscy? No chyba nikt już nie będzie wyjeżdżał. Dobra, bierzemy dostawę, moi drodzy. To tą panią od razu w apartament cykniemy, cykniemy. Co my tu mamy? 3000. Mamy na podstawowe rzeczy, ale jest 10 produktów, więc choćbym nie wiem, jak chciał. Nic wie... Pani poczeka. Pani zaraz będzie płaciła mi 225 za dobę. Albo i chociaż 200. Nikt nie wyjeżdża. A tu już widzę, kolejki się będą ustawiały. Jedzie dostawa. Tylko niech się nie zablokuje, widzowie. Sejwa. Sejwa. Szybko sejwa. Nie no, nie powinna się zablokować, bo gościu ten na parking skręca, a ten jedzie prosto. No tu nie ma się co zablokować. Chociaż ostatnio też się nie miało co zablokować, a się zablokowało. O, tu kolejna osoba opuściła. Ale kolejkami ludzie, kurczę, do mojego tutaj hotelu lgną Pięknie. Tylko pytanie: Co jeśli zapełnimy wszystkie pokoje? No, ja sobie oczywiście jeszcze challenge, słuchajcie, mówię, wezmę, żeby każdy pokój na perfekt na CITO um, urządzić, tak? Czyli, żeby pomalować, żeby tak już urządzić estetycznie, niektóre niepotrzebne rzeczy z tych pokoi powywalać. Oczywiście moi drodzy, że tak. Natomiast jakoś nie mam pomysłu. Czekajcie, ale ten pokój gdzieś miał być bliżej. Bo my nie mówimy, o ja już z przyzwyczajenia poszedłem do tego, który już jest, a my chcieliśmy ten, 203. Dobrze, ale fajnie, dobra. Jak my to urządzimy? No nie wiem, już pewnie tutaj. Zobaczymy jak to da. Najpierw oczywiście tradycyjnie, słuchajcie, sprzęty podstawowe, no dalej stawiaj się. Ten 19 godzina, niewiele czasu, jeszcze klientów trzeba zameldować, a ten gagatek zaraz mi będzie znowu ziewał i... Już kilka razy mi się słuchajcie zdarzyło przez przypadek kliknąć sprzedaj no, ale ale chyba każdemu się przypadek zdarzyło nie warto się spieszyć bo wtedy się traci I jeśli chodzi o jakąś o to żeby to było jakoś równo no to wiadomo moi drodzy że przyjdzie co do czego to będziemy to równo ustawiali Na razie to my dobra tutaj by chcieli 90 za dobę dla mnie to nie jest kwota satysfakcjonująca, bo to nie jest wiele więcej niż 80 za dobę, które dostajemy za popierdółkowe pokoje. Nas interesuje, stawka już jest 135. No lepsza, ale nadal nie, nie to, o co bym nie chodziło. Gdzie ja bym tu telewizor ustawił? Chyba tutaj bym ustawił telewizor, albo i tam. Nie, bez znaczenia w zasadzie. Nawet i tak nie mam telewizora. Sofa, 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 sofa. Gdzie ta sofa? No to ta sofa gdzieś tutaj Niech sobie stoi gdzieś tutaj na przykład, no zaczyna się, fajnie, 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 że zdążyłem meble ustawić, ale ja się tu nie poddam, moi drodzy, tak łatwo, no mógłbym to już w zasadzie, wiecie, ustawiać jakoś, żeby miał, o, 180 za dobę, pięknie, wiadomo, że już bym mógł się starać, ale na razie się nie staram, bo przebudowę zrobimy, słuchajcie, już myślę, że w następnym odcinku. I tam będziemy sobie mocniej działali, ale jednej rzeczy mi tu zdecydowanie zabrakło, i jest to, kochani moi drodzy, barek. Tak, moi drodzy, barku zabrakło. Jeszcze trochę tu brakuje do piątego, czyli e, tak czy siak, myślę, że telewizor jeszcze by trzeba kupić i. i barek. Barek to jest rzecz konieczna, dobra, więc na razie ten pokój jeszcze musi odpocząć. Jezu, jaka kolejka! Co to się stanęło, moi drodzy. 104. Już tylko teraz tak. Czy ja alkohole? Hmm. Bo przede wszystkim alkohole najważniejsze 104, 107, 108. No to 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 są tutaj chyba. To alkohole nie ma alkoholi, więc już są. Tu jest. Tutaj są alkohole. I 104 to był jakiś apartament, ale kurwa, gdzie on był? Chłopie. Możesz tak wyraźniej patrzeć? Bo ja tutaj chyba na wprost. Podstawą dla mnie jest sprawdzenie zawsze alkoholi, a reszta to już tam. No, widzicie, tu też podłoga niedorobiona, no. Są, że... Uuu, już nam się alkohole skończyły, widzę. Już nam się alkohole skończyły. No niestety. Dobra, meldujemy ich wszystkich, a od rana się bierzemy za robotę. Dobra, bierzemy je ją do. Chociaż do 205 by też... Aha, bo 200... Łe, to do 205 ją dajmy. E, moi drodzy. Ten jest na 3 dni. 203 bym nie ruszał, bo ją chcę przerobić. Jak na 3 dni, to go tutaj dajmy. Ten jest na 2 dni, to tu. Ten jest na 1 dzień, to do brudnego pokoju. Ta jest na, 5, na 3 dni, to tu. Czyli 203 nam zostaje. Dobra, kasy trochę przygarnęliśmy. Słuchajcie, mogę generalnie dostawę zamawiać. Um, była mowa o telewizorze, yy, może o routerze, oczywiście o alkoholach i to musi mi starczyć. Tutaj jest 15, 16, równa jakaś kwota, to już 18. I tu bym jeszcze coś zamówił może. Żeby na pewno nam ten pokój się wywindował cicho, to może tutaj wannę zamówimy. I jeszcze jakąś dekorację, no już tak nie chciałbym, wiecie, stawiać tych tych kwiatków wszędzie, ale tak nam starczy. Dobra, zamawiamy, zamawiamy zamówienia, my idziemy spać z tym, tym naszym gałganem. Także pokój numer, apartament na górze numer 2, że tak powiem. Czyli dwa dzisiaj apartamenty, zobaczcie, w jednym odcinku dwa. Dwa apartamenty nam się udało ogarnąć. I to już oznacza, drogi widzu, że zbliżamy się powoli do końca tego to odcinka, też na tej naszej przygody. Domebluję i będziemy kończyli. I w następnym odcinku myślę, że może jeszcze dokoptuję kolejne apartamenty, żeby to wiedzieć. Wszystko trzymało kupy. Natomiast bardziej mam też taki plan, a żeby wziąć się za to malowanie. Bo jak widzicie, i jak widzicie, ja tutaj malowania nie robiłem kompletnie, tak? ale to dlatego, że to się nie opłaca i to malowanie sobie na sam koniec po prostu zostawiłem. No niestety, nie oszukujmy się, może malowanie wygląda ładniej i to się każdy zgodzi pewnie, że jest o wiele ładniej. Jak się pomaluje, no ale yy, to nic nie daje, to jest po prostu strata kasy, to jest tylko rzecz taka wizualna, a nie wbija na poziom. No dobra, damy już tutaj, słuchajcie, ten router. Już kwiotka też możemy postawić. No co, będziemy ludziom kwiotka zazdrościli. Mimo, że jest już na full, to na no szafka z alkoholem, no to już nie będzie jako narzędzie. Nie wiem, tu może już nie będzie jako, słuchajcie, narzędzie. Jakoś ciemno w tym pokoju. No dobra, może tu trzeba drugą lampę zawieść. Ale dobra, to urządzaniem to się mówię, zajmiemy. Czyli pokój jest do wynajmu i już powiem Wam szczerze, że zaczynam się gubić. Tu mogło być też przejście, kurczę, jakoś, tak bez sensu to zrobili. Ale te schody mogły też inaczej, na dwie strony. Troszkę nam ta czwórka, słuchajcie, podskoczyła, czyli kolejne 203 mamy. Czyli zobaczcie, zostały nam tylko raz, dwa, trzy, cztery, pięć pokoi. O, 207, no to do 207 już ogarniemy. Zobaczcie, ktoś ładnie za alkoholę zabulił. Szkoda, że nie jest tak, że moi drodzy, że, jak na przykład klient. A bo to, to jest mały pokój, dobra. Że, jak klient ma droższy pokój, to płaci o wiele więcej za. Ja bym na przykład wolał, żeby tak było, nie? Pomożemy tej gałganicy. Także jak widzicie, łapki nam nie, spada... nie spadają, a wcale tak się nie staram jakoś specjalnie. Powinno być tak, że jak jest droższy pokój apartamentowy, to za alkohole ludzie płacą więcej. Ile pan chce? 3 dni. No to przetestuje pan 203 trójkę bo potrzebujemy ten pokój przetestować. No i zobaczcie, już jest tysiączek, także już nam kasa leci na kolejny apartament. Także jedyne, czego ja będę musiał pilnować, to tych alkoholi, resztę już będzie za nas robiła sprzątaczka. Może też następną zatrudnimy. Patrzcie, jak się zmieniło na parkingu, widzowie. Także myślę, że tym takim pozytywnym akcentem możemy skończyć. I przypuszczam, że tu tyle, ile mamy pokoi, tyle mamy miejsc parkingowych, tylko oczywiście, you can właściciel kurczę tego przybytku, jak zwykle najbardziej poszkodowany, bo nie dość, że śpi w lochach, kurczę, to... się nic nadal nie odblokowało. Nie dość, że Juken śpi w lochach, to jeszcze pewnie nie ma miejsca parkingowego. Jeszcze widzę, jeden klient przyjechał. Idzie, także jeszcze go na koniec, moi drodzy, zameldujemy. Nie wiem, czy to Audi, które tu jedzie, bo to jest chyba A6. Jak dla mnie, chociaż może być jakaś Kia albo Ford Mondeo, to ciężko ocenić, ale bardziej raczej jak A6 wygląda. Nie, to raczej wyjeżdża ale jeden przyjechał, także jeszcze jednego możemy. Cymbała, Patafiana, tutaj yy, ulokować. Tak, zameldować. A widzicie, jak jestem niedobry, obrażam klientów. Pięć dni, szkoda, że nie na droższy hotel pan przyjechał, ale niech będzie. No i zobaczcie, zostaje nam. Raz, znaczy sześć chyba. O, zwolniła się jeszcze, ale to, to wciąga, powiem wam, że. Um, powiem wam widzowie, że jest to jest to dość wciągające. Czekajcie, gdzie się co się zwolniło? Się pogubiłem, co się zwolniło. Tu idzie ta pani bez stroju. To chyba gdzieś tam miała. Ten apartament to dwójka, czy to jedenka? Dwójka. Także wam powiem, jest to na maksa wciągające, tylko ile ja tych alkoholi będę musiał mieć przy sobie. Ale dobrze, moi drodzy, ja tu oczywiście kasy trochę na respie. no już nie będę wam tam. Was zanudzał, żeby te odcinki były długie, a ostatnio parę dłuższych było, bo się dużo, dużo działo. A my moi drodzy, w następnym odcinku będziemy sobie tutaj już konkretniej działali, jeśli chodzi o może też kolejne dwa apartamenty i wtedy, jak już taka kasa będzie nam płynęła, to myślę, moi drodzy, że... Że weźmiemy się za to malowanie tego tutaj, tej recepcji całej i też przede wszystkim pokoi, ale też bym bardziej chciał wtedy wizualnie. No i oczywiście chciałbym, może drugiego poziomu, chociaż drugiego wstawialiśmy. Nie wiem, czy jest sens trzeciego poziomu łóżka wstawiać do, do tych małych pokoi, ale powiem wam, żebym pomyślał, żeby te pokoje też podwindować, by była równa kwota. Ale wolałbym to zrobić tak, że wszystkie już pokoje podwinduję jednocześnie, nie? Słuchajcie, że wszystkie pokoje jednocześnie zostaną podwindowane, a nie, nie będzie jakiejś tam, nie wiem, naraty tego robienia. Więc ja bym wolał trochę tej kasy tak uzbierać, i myślę, że wtedy zrobimy tak. Już myślę, że już mnie na to stać po prostu, moi drodzy. O, pralkę jeszcze z jedną można kupić, bo to już myślę, żeby się przydała. I myślę, moi drodzy, że to już jest ten moment, w którym siódemka. Nie będę do 103 dawał, 107, czekajcie, gdzie to jest ta 107, czy ona jest zaalkoholizowana, bo to jest dla nas podstawa. Pani sprząta, czyli nie jest zaalkoholizowana. Tutaj są, widzicie, dwie szafki i od razu wiem, bo testowałem, nic to widzowie nie daje, że damy dwa barki. O, spadła nam jakaś ocena, ktoś jest niezadowolony, no to to chyba ta pani rozebrana w tym stroju, pamiętam, pościeli nie dostała albo w ogóle jej nie posprzątałem. Zaraz dowiemy się, bo w opiniach to wszystko wyjdzie. Tylko muszę tutaj gościowi chociaż trochę posprzątać. Już tam zrustą pościelą nasz gagatek już śpiewa na wszelkie możliwe sposoby, i już się słuchać tego nie da. Ale my już kończymy gościa. Meldujemy na ten dzień, a zobaczmy nasze reviews. Ktoś dał nam minus 4, moi drodzy. Ale nie wiem dlaczego za światło dostałem i za łóżko. Za łóżko to rozumiem, że pościeli nie było, to rozumiem, że. Jak za światło, to w jakimś pokoju nie ma światła, albo w łazience nie ma światła. To chyba dlatego widzowie. Tak mi się wydaje, wiecie? Że pewnie w jakimś pokoju światła nie ma. Albo w łazience, więc to też będziemy ogarniali i sprawdzali w następnym odcinku, żeby po prostu te pokoje nie były tak na dzikusa już urządzane, jak to robiliśmy, żeby tylko wbić gwiazdki, ale żeby te pokoje. Żeby te pokoje po prostu jakoś. Wyglądały, nie? Żeby, bo, bo ja nie jestem na przykład z tych pokoi zadowolony, jakby ktoś mnie pytał. To nie jest żadne projektowanie, to jest po prostu robienie na odczepne. Cicho, chłopie, bo mnie zaraz szczeli. To jest tylko, słuchajcie, projektowanie, żeby to jakoś, no jakoś takoś było, nie? Żeby tylko były te gwiazdki. Także, drogi widzów, widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję ci, że jesteś. Uśmiechnij się, kimkolwiek jesteś. No i tradycyjnie gorąca, serdeczna prośba o zostawienie łapki w górę, komentarza pod filmem dla lepszych zasięgów, bo jest mi to bardzo, bardzo potrzebne. Jeśli oglądasz i nie subskrybujesz mojego kanału, to zrób to koniecznie teraz. Do zobaczenia, cześć!